Dzień dobry, jeszcze świątecznie, bo mamy lany poniedziałek, pryma aprilis przy okazji. No, my poświętowali, więc wyszłam sobie na dwór zobaczyć, co ciekawego kwitnie. Pokazały nam się fioletowe zawilce. U mnie, kochani, już tyle kwiatów kwitnie, że na raz nie zrobię filmiku, bo malutku będę nadrabiała. Tutaj mamy wiosenne kwiatki. Pięknie zawilce kwitną, pełne żółte, różowe i fioletowe. Zawilce lubią glebę żyzną, wilgotną. Rozrastają się przez kłącza i można mieszać je z kwiatami, które szybciej kwitną, tak jak tu mamy krokusiki. Lubią właśnie mokry teren i lekko zacieniony, jak są upały. On na lato zanika, jego korzeń zostaje, więc trzeba pamiętać, gdzie mamy zawilce. Tu między nimi wsadzona jest lilia, później będzie rosła lobelia, stała bylinowa, tam ładnie nam się wysiała, a tam powtykałam sobie bratki, bo miałam luki. Idziemy na spacerek, na który serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że żeście dobrze świętowali. Tu mamy sangwinarię, która już pomalutku zaczyna przekwitać. Później będzie ładnie zdobić z liści. Jej liście urosną bardzo duże. Już sypie nam kwiatki. Tutaj mamy epimedium koloru pomarańczowego. Dopiero nam się rozwija. Tu rozwinął nam się śnieżnik koloru białego. Już pięknie kępka wygląda. No i pięknie zaczynają kwitnąć brunery. Choć niektóre tutaj, jak widać, przy minus 7 nam mróz liznął i uszkodził. Ale brunerka bardzo ładnie zaczyna nam się rozwijać. Brunery lubią też wilgotne stanowisko. Lekko zacienione pod drzewami. U mnie tutaj jest orzech włoski i bardzo dobrze sobie pod nim radzi. Wybudza nam się żółwik. Wychodzi nam z ziemi. A tutaj kolejne, zobaczcie, jak śliczne siewki pierwiosnków się pokazują. Tutaj może złapię przyciemnie. O, taki ma kolorek prawdziwy. Tutaj kolejne takie w plameczki różowe, jasne, ciemne. Kolejne epimedium koloru żółtego. W środeczku jest żółte i na zewnątrz ma płatki takie bardziej pod biel. Jeszcze chwilka, a pokaże nam się bardziej epimedium koloru czerwonego. Epimedium jest też roślinką bardzo wdzięczną. Ma bardzo płytki system korzeniowy i też lubi rosnąć w takim jakby półcieniu. Później tutaj nad nim rozwinie się liście, rozwinie nam paulownia, więc latem będzie zacieniana razem z brunerami. Tutaj otwiera nam się kolejna sangwinaria, tylko jej kwiatki są pełne i ona bardzo, bardzo wolno się rozrasta w porównaniu z tamtą sangwinarią. Tutaj mamy cztery sadzoneczki kwitnące i tutaj nam się jeszcze pojawia. No i widzę, wychodzi. Także w tym roku mamy więcej takich pędów kwitnących. A jej kwiatki prezentują się jak prawdziwa różyczka. Tu zaczynają rozwijać nam się kolejne cebulowe roślinki, czyli szachownica kostkowana. Nazwa, jak widać, pochodzi od pięknych jej płatek, gdzie ma na nie naniesione takie kosteczki. Tak prezentuje się w środku. Też bardzo fajnie się wysiewa. Jej sieweczki wyglądają jak mały szczypioreczek. Tam jest druga, ale ona jeszcze w fazie takiej z zamkniętych pączków. Nieśmiało pokazuje się jeden za drugim. Oczywiście tulipany mam mieszane.
Czyli żółte kwitną jako pierwsze i czerwone, później wyjdą tu kolejne. Jak wykopywałam, nie zaznaczałam kolorystyki. A tutaj mamy pierwiosnki i zobaczcie na ich sieweczki. Tu mamy taką sieweczkę, tu jest jakiś taki łaciaty w paseczki, tu taki bordo. No i otwiera nam się również też o czarnych listkach, on ma takie fajne właśnie. O, zobaczcie, jeszcze nie całkiem rozwinięte te płatki, ale liście ma takie ozdobne, ciemne. Tu między chostami również mam ponasadzane tulipaniki. Tutaj puszkinia już nam zaczyna zasypiać. Niestety będziemy czekać cały rok, żeby nam się pojawiła. Tu kolejna odmiana szafirków, tylko że ich kwiaty są takie grubiutkie, jeszcze się nie rozwinęły. No i tam mamy kolejne piękne tulipany. A tutaj mamy trzmielinkę, na której, kochani, jest bardzo dużo mszycy. Już się mszyca nam pojawiła. No zbliż mi się tu. I będzie trzeba robić oprysk. Tu jest mszyca, nie wiem czemu nie chce mi złapać ostrości. Ja biorę płyn do mycia naczyń, czosnek i robię oprysk wtedy, jak nie świeci słoneczko. A tu mamy porzeczkę krwistą, która się już ładnie rozwinęła. Strasznie się ciemno zrobiło, chyba zaraz będzie padać, bo zapowiadają na dzisiaj deszczyk. Niech popada, ponieważ u mnie jest przesadzanie i muszę przesadzać. Tam powtykałam sobie, gdzie wycinałam iglaki. Są powsadzane liliowce. No i na jesień wtykłam sobie tulipaniki, które już widać coś tam pokazują z kolorów. Tutaj jest bardzo dużo warstwa liści i na nią przywiozłam sobie ziemi i będzie się użyźniać gleba. Nie zbierałam liści, bo to fajny nawóz. Kolejny major nam zakwitł, czyli barwinek o dużych kwiatkach. Te barwinki się ukorzenia bardzo łatwo. Wystarczy, że ta gałązka podrośnie, położy się na ziemię i powstaje bardzo duże poletko barwinków. Można je przycinać, bo one kwitną tutaj przy samej ziemi. I żeby nam się mocno nie rozchodziły, zobaczcie, ten pęd, jak dotknie ziemi, on się nam ukorzeni. U mnie, kochani, chosty już takie wysokie, jakby były pędzone gdzieś w jakichś szklarniach. Jak przyjdą, niby ma nie być, jak przyjdą duże przymrozki, oczywiście chosty trzeba nakryć, bo one zmarzną. Tylko że ja tutaj wtedy, jak już zapowiadają duże przymrozki, to rozkładam włókninę na całej rabacie. Obok kwitnie ciemiernik cuchnący. No i tam chosty dopiero nam wychodzą, ale żonkile pięknie zdobią. Tutaj mamy żonkile miniaturki, w których trzeba poobrywać przekwitnięte kwiaty, żeby nie traciły energii. No i tutaj na przykład mamy floksiki. Te floksy można już, kochani, przyciąć wierzchołki, jeżeli chcemy gęściejsze i niższe. Pokazują się również szafirki koloru białego. Ich też listki wychodzą razem z kwiatostanem z ziemi całkowicie. Zanikają liście na sezon, a kwiatki mają śliczne. Tam wysiała nam się kępka w tamtym roku i też już zaczyna kwitnąć. Ładnie rozwinęła nam się ułudka, mimo że tak mocno przymarzły jej pączki, ale część pokazała swoje piękno. Pewnie były schowane między partiami liści. A tutaj mamy pyszną główkę z tamtego roku, którą żeśmy siali. I jednak w tamtym roku nam nie zakwitła, ale powinna zakwitnąć już w tym roku. Jak macie takie duże luki, jak na przykład rosną języczki, polecam wam, kochani, kokoryczkę. Zobaczcie, jak ona się wysiewa i pięknie prezentuje. Jak nic innego nie kwitnie na rabatach, to akurat mamy puszki, nie te białe, drobne kwiatuszki. Zobaczcie, jak ślicznie się powysiewała i zapełnia wolne luki. No i oczywiście nie rosną nam chwasty. Tu wychodzą nam języczki.
No i pierwszy pączek w kolejnej łódce. Biały w niebieskie paseczki. I na koniec łaciata żabia lilia. Inaczej trójsklepka. Też już się ładnie wybudza. Też się ładnie rozrosła kępa. Tutaj była sadzona, a zobaczcie, wszędzie jej pełno. Dlatego nie warto hakać haczką, bo nawet pędy, które wychodzą z boku, możecie udziabać. Dobra, na dziś kończymy. Idę dalej świętować, a wy będziecie oglądać sobie filmik. Ja życzę wam miłego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, pa, pa.